Zobacz, co się dzieje, zobacz. Bitwa, bitwa. Tak, tak. Dalej, moi dzielni wojownicy. Zwycięstwo, tak! Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. No i gitara, siema. Kolejny piękny dzień w naszym pięknym królestwie. 152 mieszkańców. Tak wygląda sytuacja w Wódkowicach Wielkich. Jednak to nie wszystko, bo poza Wódkowicami Wielkimi mamy również Piwerko Zdrój, które powoli zaczyna się rozrastać jako nasza prowincja druga, którą zdobyliśmy. Trzecią prowincją jest Pijaczykowo. No, na razie to tutaj nic nie ma i generalnie ma tutaj być prowincja rolnicza. I też Pijaczykowo ma taki problem, że zapomniałem tutaj zbierać jagód, bo miałem dużo rzeczy do ogarniania i jest szansa, że za miesiąc ludzie umrą z głodu. Szczególnie, że jeszcze nie wykombinowałem, jak w tej stacji karawan wymieniać rzeczy, bo kazałem przywozić chleb z drugiej prowincji, ale na razie to się nie dzieje. O, obóz rozbójników. Gdzie? Dawaj tych włóczników. A, to ja już tutaj wysyłałem nawet te wojska. Bez kitu. Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby przejąć jeszcze tą prowincję i tą prowincję. Ty, tutaj mamy dwa obozy. Co jest? Ale tu nie ma w ogóle ludzi. Może oni ich już pokonali? Może jest taka szansa? Nasi dzielni wojowie w śniegu ze sztandarem naszym, czyli baryłką piwa na herbie. Dobra, tutaj zgarniajcie to, zanim Niemiec przyjdzie. Zanim Niemiec przyjdzie, Niemce to już nie widzieliśmy od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że Niemiec już nie ma ochoty tutaj na funkcjonowanie. Jak tutaj wygląda sytuacja? Jedzenie na 7 miesięcy. Tu jest pełen luz. Tutaj całkiem spoko nam się rozwinęły te infrastruktury pokroju chlewów, pokroju kurczoków i tak dalej. Jak z drewnem opołowym? Drewno opołowe na 13 miesięcy. Więc no, tutaj drewno opołowe jest przepalane. 127 węgla drzewnego. Jakby teraz to drewno opałowe przemielili na węgiel drzewny, to już w ogóle będziemy mieli na bardzo długi okres czasu drewno opałowe. Tu sytuacja jest idealna. 30 miesięcy, 25 miesięcy. Bardzo dobra sytuacja, komfortowa sytuacja. Narzędzia są, wszystko jest. Żarcie też jest, głównie na jagodach, ale jest jak jest. Zabieramy złoto do skarbca z tego obozu bandytów i wysyłamy ich tutaj. Tutaj są ci rozbójnicy? Są tu rozbójnicy. Pewnie w lesie będziemy musieli z nimi walczyć. Może niech tutaj przejdą, zobaczymy czy oni wyjdą nam naprzeciwko. Fajnie by było. Dobra, gitara. A, i tutaj jeszcze budujemy, tak, tutaj, a już zbudowaliśmy. O, widzisz, czyli trzeba tutaj zacząć się interesować żelazem. Jak najbardziej, ale żeby zacząć interesować się żelazem, mamy dwa woły. Przydałoby się zwiększyć tutaj populację. A żeby zwiększyć tutaj populację, trzeba więcej domów. Tak, zdecydowanie więcej domów. Więc spróbujmy zrobić coś takiego. Oczywiście duże takie posiadłości. Dwie takie posiadłości, żeby były matchingowe z tym. Tu będziemy warsztaty jeszcze budować, ale to tam w swoim stanie. Na razie to tutaj drugi poziom. Tutaj też przydałoby się to ulepszyć na wyższy poziom. To jest drugi poziom. Drugi. Garbarnia tutaj funkcjonuje? Funkcjonuje. Mielerz tutaj zaczął funkcjonować. Chata leśnika trochę nie wyrabia z tego co widzę. Bo tak sadzi, bo sadzi, a jest jak jest. Jak wychodzą nam przeciwko, czy nie wychodzą? Nie wychodzą. Okej. Kurde, 152 mieszkańców. Dobrze to wygląda generalnie. Wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj poczynić zmiany. Zmiany w postaci, że tutaj tylko pszenicę będziemy hodować. No nie? Ale pastwiska. Będzie trzeba tutaj zainwestować jak najwięcej w pastwiska, bo mamy tutaj dużo ludzi, ale też dużo surowców nam odpadło, więc ci ludzie też powoli zaczynają nie mieć co robić. Tu można w ogóle postawić chyba jeszcze jeden dom. Mam nadzieję, że się zmieści. Kurwa, nie zmieści się? Serio? Za mało dóbr naturalnych. Co? O kurwa. Jak to? Gdzie są moje deski i kamienie? What? Tu się stanęło się. Na coś deski i kamienie poszły. Nie wiem do końca na co. Na co oni to zużyli? Może na drewno o połowę? Bo mamy go całkiem sporo. Chociaż nie tak sporo, 14 miesięcy. Ale bez kitu. A jak ten chleb? Czy tutaj właśnie, gdzie jest ta karawana taka kupiecka? Gdzieś tutaj ją miałem. Karawana kupiecka, karawana... Stacja karawan. Wymienia, oczekuje, ładowacz. Czy oni rzeczywiście tutaj się wymieniają? Mielerz tutaj pracuje, mamy 6 na mielerzu. O, niech oni to przepalają, jasne. O, ty. Nie, poczekaj. Źle patrzę, tu. No nie no, na razie tylko mięso produkują i to ich ratuje. Z racji, że to jest mała populacja, więc jest git. Ale ten chleb nie dochodzi. Nie wiem jak te stacje karawan działają. Bardzo dziwny system. Możliwe, że on jeszcze we wczesnym dostępie
nie jest do końca funkcjonalny, bo nadałem tutaj barter, żeby oni wysyłali drewno opałowe, a otrzymywali chleb. I dokładnie odwrotnie nastawiłem w Wódkowicach, żeby otrzymywali, żeby wysyłali chleb, otrzymywali drewno opałowe. Nadałem po jednej i po drugiej stronie rodziny. Może muła brakuje? Nie, no jest tutaj, Tomas oczekuje, więc tutaj ten wół nasz, wymienia. A bo oni piechotą idą do drugiej prowincji. O, bitwa, o bogowie. Ten jak macha tą flagą agresywnie. No i pasuje. Zabierać te skarby. Tak powinno być. Nadciąga styczeń. Generalnie te pola muszą odpocząć. No, te pola muszą fest odpocząć. To pole musi odpocząć co najmniej z 2 lata. Ten. Tutaj myślę, że możemy pszenicę zrobić. 2 lata ugoru po prostu. Nie opłaca się już. Testowaliśmy to. Nie opłaca tu się nic innego hodować. Tu jest tak nieżyzna ziemia dla jęczmień i lnu, że lepiej, żeby to nie marnować po prostu siły roboczej. Niech to odpoczywa rok, dwa, a więcej daje danego roku, nie? No ten A nie, to jest pijaczykowo, kurwa. Mieszają mi się te. Miejscówki mi się mieszają. Myślałem, że w głównej osadzie mi się kończy żarcie. Dobra, tutaj dom budują, tutaj mamy stragan, bardzo dobrze. Posiadłość. Nie mogłem, nie, nie mogę, bo... Kurwa, z belkami, z dyskami jest dramat. Może by tak... Kurwunia, może by tak... Konia se zamówiliśmy. Zastanawiam się, czy nie zrobić kolejnego ośrodka drwali. Bo trochę mi drewno zaczęło spierdzielać. Ale zobaczymy, jak się będzie zachowywać jedzenie. Na razie nie chcę agresywnie zwiększać, bo i tak już tutaj mamy bardzo dużo mieszkańców. 152 osoby. Jeden dom tutaj nam się buduje. Jakoś go ogarniemy. Wszystkie domy chyba mamy na drugim poziomie. Zajebiście. Jak tutaj sytuacja? No, oni tutaj ledwo, ale na mięsie jakoś funkcjonują. Musimy tutaj chatę zbieraczy też na sezon przygotować. Chata zbieraczy, tylko pszenica, len, jęczmień. Żyzne gleby tutaj są w pijaczykowie. Bardzo żyzne. Będzie trzeba to wykorzystać. Tu na przykład jeszcze jedno takie pole zrobić lnu. O, tutaj też. No, tutaj też od tej strony pola. A tu i z jęczmień. No. Tutaj zrobić jęczmień na przykład i zrobić len. Żeby tych pól jak najwięcej było, bo ta prowincja będzie A to co? O, szczątki spichlerza jakieś. Odbuduj. A to nie moje przecież. Rozbiórka. Nie potrzebuję tego. Chociaż młyn może zostawię. Mogę na przykład, a to jest trakt królewski, nie można tego usunąć. Jest mocarstwo, mamy trzy prowincje. Tylko próbuję to jeszcze tak, chyba będę musiał bardzo dużo zwiększyć, dużą część populacji poświęcić na wymianie dóbr. No ale to z kolei obniży mi produkcję. Nasza główna miejscowość naprawdę dobrze sobie radzi. Tutaj niech te jagody zaczną rosnąć, też będę wdzięczny. Tutaj brakuje nam jedynie piwa, żeby domy zacząć w trzeci tier przemieniać. Tutaj jajka, widzę, że ładny surplus nam się buduje. Warzywa też powinny iść teraz w górę. Jabłka są, wszystkie jagody zużyliśmy. Chleby powoli się kończą. Czy tutaj ktoś jest na chlebach? Transportuje, handluje. To ciekawe, że on tutaj transportuje, handluje. Jak powinien... Zająć się właśnie, chatę zbieracza musimy ogarnąć jak najszybciej. I skoro teraz sezon się zaczyna, to możemy tak, jedną rodzinę stąd zabrać. Jedną rodzinę stąd zabrać. I niech oni się zajmą zbieractwem w trójkę. Jedną mamy lotną rodzinę. 49 rodzin mamy w pracy. I teraz moglibyśmy zabrać tego jednego od drwali. Niech leśnicy szuka miejsca do sadzenia. Dwie rodziny naleśników, żeby uzupełnili tutaj teren zielony, bo drwale nie mają co robić. I tu jest gitara, oni uzupełnią jagody. Raczej jagody nie będą zużywane, no bo barwniki zostały tu pozabierane. Spichlerz i duży skład dają sobie radę póki co. Ciekawe jakbym... Kurde, skoro oni tak narzekają, że nie mają wystarczająco tam rzeczy dostarczać, bo chyba za to są odpowiedzialni ludzie, którzy pracują na składzie, którzy handlują tym wszystkim. Oni znoszą to do składu i handlują to. Jakbyśmy wybudowali duży skład kolejny i zrobili je tematyczne. Jeden na żarcie, czterech, którzy handluje... Znaczy nie żarcie, co ja pierdolę, to w spichlerzu jest. Ale jeden na przykład na te cztery rzeczy,
pozostałe na jakieś takie przerobione rzeczy i wtedy zwiększa się ilość straganów, więc zwiększasz też to, co wychodzi do mieszkańców, więc te chaty powinny być szybciej zasilane. Możliwe, że będzie trzeba to tak przemyśleć. Czy ja w ogóle skład byłbym w stanie tutaj postawić obok? No nie wiem, że się nie zmieści, byku. Kurwa, to by było idealnie, ale no się nie mieści. A spichlerz? No spichlerz też nie. Bez sensu. Kurwa, wkurwia mnie, że tutaj taką dziurę mam i nic nie mogę tutaj postawić. Ech. Studnia wejdzie, ale tutaj chyba nie ma wody, wiesz? No, nie ma tutaj wody. A musimy jeszcze dół na trupy, ty. Czemu ja jeszcze nie mam dołu na trupy? Bez sensu. Gdzie jakiś fajny dół na trupy? Niech będzie... No tu obok kościoła będzie trzeba zrobić. Chociaż tu jest, czekaj, tu jest moja posiadłość, to może nie tutaj. No ej, zajmę się za chwilę dołem na trupy, jak tutaj zrobię trochę muru. Anyway, te składy. Chcę zobaczyć, zbudować skład i chcę zobaczyć, czy będziemy raczej w tym kierunku się rozbudowywać, nie? Więc moglibyśmy na przykład zrobić w ten sposób. Jak tam drewno? Nawet dobrze. Tatownia. Wieża garnizonowa. A tylko jedną mogę, ta? O, dobra, niech na razie tak zbudują. Kurwa, tylko że drewna brakuje. A mógłbym szatownię gdzieś jeszcze postawić. A, to można też wzdłuż muru. O. Trochę drewna będzie potrzebne, żeby tutaj to tak ogrodzić. Nie wiem, czemu tak to akurat zrobiłem, ale tak zrobiłem, okej. Okay. Faktorie handlowe po prostu odgrodziłem mi swoją posiadłość i essa. I jak tutaj wejdę... A nie, zapisało się. Dobra, zajebiście. Czyli jak będzie gotowe, to... Bardzo fajny touch. Że jak będzie gotowe, to po prostu to zlecę, żeby to robili. No, elegancko. Opał na 15 miesięcy, jedzenie na 6 miesięcy. Tutaj jeszcze dwie dodatkowe chałupy budujemy. Dobrze, niech będą. Dobra, tutaj no więcej desek, więcej belek. Czy wy możecie tutaj zwiększyć... Więcej drewna, mój panie, potrzeba. Więcej drewna. Ty za oba, jaki tutaj mają. Tutaj, ale sąsiad normalnie se hoduje warzywa. I warzywa powinny teraz według moich obliczeń iść w górę. I idą w górę, bo mieliśmy 2, jest 7 mimo stałego spożycia. Więc dobrze tutaj z żarciem zaczyna wyglądać. Podoba się mnie to. Tylko nie podoba mi się to, że jak zwykle w tej chałupie tutaj brakuje. Musimy zrobić ten eksperyment z budową tych rzeczy. Niech oni to budują. My przechodzimy tutaj. Tu wygląda sytuacja tak, że tak, mięso jest 7 miesięcy. Dobra, tu się ustabilizowała sytuacja, bardzo dobrze. Mamy dwie rodziny tutaj. To dobrze by było, jak są dwie rodziny. Dać jedną rodzinę do składu. W chacie leśnika też by się przydała jedna rodzina. Kłonia zamówimy, kłonia! Jaki przyrost? Zerowy. Potrzebujemy tutaj domów dodatkowych. Tylko ja muszę zobaczyć len. Dodatkowe domy można by zrobić... No tutaj można by zrobić od tego. Poradzimy sobie. A to co to jest? Kurwa, jakaś figurka maryjna. Dobra. Pasuje robota. Jak ktoś zbiera? Tu jeszcze potrzebujemy jagody, musimy tutaj szybko ogarnąć. Poczekaj, zdejmij tych, daj tych, niech się tym zajmą. Dobra, ci pójdą budować. Jeszcze tutaj, no, trzeba więcej rodzin. Więcej rodzin, dobra, tereny mieszkalne tutaj podkręcamy. Skoro się ustabilizowała sytuacja z tym, żeby to się rozrastało, bo tutaj musi być taka stricte rolnicza mieścina. Teraz, jeśli chodzi o naszą główną prowincję, no to tu za chwilę jagody opędzlują do zera. Belki powoli rosną, chociaż przydałoby się więcej, nie powiem. Leśnicy widzę, że tutaj ogarniają już teren. Dobra. Jak przetapiany tego? O, węgiel drzewny też idzie w górę, więc bardzo dobrze. Zdrowo to wygląda. A jak właśnie ten chleb tutaj wygląda? 8 chleba, czyli no powoli, powoli ten chleb tutaj napływa, nie? Z tamtej prowincji. Teraz jakby postawić tych stacji karawan 3, 4, 5. Co prawda, że musisz wtedy mieć ten tam... Musisz mieć tam 5 rodzin w danej prowincji. Ale równie dobrze możesz postawić je. Na to by wychodzi, że nie musi być dwóch stacji karawan po jednej w każdej prowincji, z którą się wymieniasz. Tylko stawiasz w danej, której masz dużo rodzin. I one się będą zajmować handlem i będą ściągać na przykład stąd. Będą ściągać len i pszenicę na piwsko. A w zamian będą dawać coś, co tutaj, czego tutaj jest dużo. No tutaj to niedługo będzie tylko i wyłącznie glina produkowana i później w pastwiska będzie trzeba tutaj zmienić ten teren. Tutaj będzie taki wielki ośrodek z pastwiskami, gdzie będą skóry po prostu produkować. A propos skóry, przędza, płótno. Szkoda, że nie mogą żadnych ubrań wytwarzać ze skóry, nie? To jest zakład kaletniczy. Ty, właśnie, te miecze są produkowane? Są miecze produkowane. Okej, powoli, bo powoli, ale są produkowane. Też przydałoby się rozwinąć jakieś miasto na taki poziom, żeby zbrojmistrzostwo odblokować. A, tutaj brakuje pieniędzy, standardowo. Nie dziwię się. A czy oni zaczęli budować w ogóle te moje rzeczy? A nie, no bo tutaj brakuje jeszcze belek, prawda?
56 belek musimy mieć. 56 belek, to dobrze by było, żeby ten tartak miał tu ustawione na 56. Dobra. I wydaje mi się, że to jest już czas kolejnej prowincji. Niemiec jakoś się nie interesuje tym, że my przejmujemy kolejne prowincje. Ciekawe, co będzie robił. Ciekawe, co będzie robił, jak wysuniemy roszczenie do jego terenów. No, no ile dałeś podatki? Na razie na zero, bo nie chcę sobie obniżać aprobaty, bo potrzebuję tutaj więcej ludzi. Ale podatki są od budowania skarbca, a nie od budowania zamożności regionu, który mi jest potrzebny. Zbierają, zbierają. Jedzenie na 18 miesięcy. 122, 288 jagód. No i z tym mięsem tam trochę to kuleje. Tu będzie trzeba z kolei ogród warzywny zrobić. Tu mamy jabłonie, tutaj nic nie mamy. Okej. Niemca będziemy przejmować. Ale ja już Niemca będę przejmować, jak będę miał wszystkie inne pozostałe tereny przyjęte. No to ten jeszcze został. I jak to będzie wszystko pod względem handlu wymieniać się. Bo dopóki moja główna prowincja nie ma domów na trzecim poziomie i ja nie mogę zacząć produkować zbroi, no to tak naprawdę nie ma co. A tutaj wydaje mi się, a nie, bo tu są jagody, nieważne, myślałem, że to jest żelazo. Nie było tematu. Czy oni tutaj ruszyli? Tak, zaczęli tutaj orać. Bardzo dobrze, niech się zajmą, chociaż to jedno pole pszenicy niech ogarną, bo trochę się boję, że może być zjedzenie ambaras, jak przyjdzie zima. Tu raczej sobie chłopy poradzą i czekamy, aż w głównej wiosce będziemy mieli 56 belek, żeby tutaj zacząć budować. Co jest? O proszę, bandyci. Chcecie się ze mną pizgać? Nie ma problemu, nie ma problemu. Już robię pospolite ruszenie. Nie ma problemu, proszę bardzo. Dawać mi oddział łuczników. Dawać mi oddział dzidowników. 4 oddziały mają po 18. Może wynająć zbójów? Może nie, po co? Po co, jak mam swoich ludzi? Tutaj niech się rozstawią. Kurwa, ci to tutaj, zanim oni dobiegną. Dobra, ale zaraz będą w zasięgu. Bęk, już strzały lecą we wsiurów. Bęk, doskonale. Dawaj, zarcie, pyk. I ci od flanki niech tutaj. O. Czyli tutaj tak wolno się poruszają, że daj spokój. Dawaj, łucznicy. No i tutaj tym pomogą. Dobra, ci są rozbici, Essa. Zobacz, co się dzieje, zobacz. Bitwa, bitwa. Tak, tak. Come on, lad. Come on. Dalej, moi dzielni wojownicy! Zwycięstwo, tak! Uciekajcie, uciekajcie! No, ino roz, żebym was tu więcej nie widział! Wsiury paskudne! Kurwica macica! Dobrze się spisaliście! Bardzo dobrze się spisaliście! Nie wiem, jakie straty, ale chyba jest dobrze. No tutaj straciliśmy chyba, z paru straciliśmy niestety. Dobra. Jaki ładny w ogóle syf tu się zrobił. No, chyba ten dół na ciała to będzie przydatny, tak coś mi się wydaje. Anyway, ogarniemy to, w końcu to ogarniemy. Czy tutaj belki wreszcie zaczną nam przychodzić, czy nie za bardzo? Oczekuję, czemu oni nie robią wycinki? No do cholery, potrzebuję więcej belek. A może dlatego, że tutaj magazyn kłód jest pełny. To dlaczego nikt tego nie transportuje w takim razie?
Region zajęty. Tak, tak. Doskonale. Jak tutaj z tym terenem, jeśli chodzi o pszenica? O, nie jest jakiś turbożyzny ten teren. Dobra, a miejscowość będzie się nazywać Bimbrowice Dolne. Proszę bardzo, pięknie. Teraz rozładujmy się na tym terenie. No tutaj, tutaj. Zbudujmy od razu to, co jest najważniejsze. Będzie coś takiego. Spichlerz skład. I oprócz składu, no sprzęże już tutaj mamy, to niech ten sprzężaj sobie będzie. Może by drugiego, niech będzie konik zamówiony. Zbieractwo. Pyszne jagody. Obóz drwala. Ata drwala. Ata ludzi od jagód. Ata myśliwego. Idealnie. No i oni mają co do roboty, prawda? W pierwszej kolejności niech zbudują to. Bardzo wysoki. Bardzo wysoki. I później się pomyśli. Kurwa, na 4 wioski teraz zarządzanie? Zaczyna się robić interesująco. Chociaż te wioski to jeszcze są w tak raczkujących stadiach, że mnie to wcale nie boli. Ej, czemu tutaj tego nie udało, tych murów zamkowych oni nie zrobili? Bez sensu. Ciekawe. Jestem pewien, że im już to kazałem budować, a z jakiegoś powodu to coś takiego jak progres architektoniczny przez samochód. Nie wiem do końca, czy wiem, co to jest i czy chcę wiedzieć, co to jest. Dwie rodziny, dobra, tutaj ktoś dołączył. Kurwa, no chcę tutaj wybudować, ale nie mamy, no 33, za wolno rośnie. Więcej belek, szybko. Obóz drwali, kolejny stawiam i pasuje. Jeśli brakujące C zamyka twoje procesy myślowe, to jesteś upośledzony. Nie, nie zamykam ich procesów myślowych, tylko bardziej sprawia, że nie mam zamiaru brać cię na poważnie. Bo według ciebie ja jestem upośledzony, że zwróciłem uwagę, że popełniłeś tak kurwa idiotyczny broń, błąd, a z drugiej strony się tutaj oburzasz. Pokaż nosie, synek. A, no tak. Luzik, spojrzałem na najczęściej oglądane kanały i już wiem, że zabłądziłeś w internecie. Nie było tematu. Nie wiem, po co w ogóle się odzywałem. Spichlerz. A, w Bimbrownicach, dobra. W Bimbrownicach spichlerz jest zbudowany. To jak tutaj już spichlerz wybudowali, to od razu jak najszybciej, zanim deszcz spadnie, to mamy miejsce w stajni. O chuj. No tak. Kupiłem konia i zapomniałem, że kurwa stajni nie mam rozwiniętej. XD. No to... musimy jeszcze jedne te wybudować. Aha, nie mam drewna. Dobra, niech oni to wszystko zniosą. Jak to zniosą, to ogarniemy budowę obozu drwala i pozostałych rzeczy. O, domy zbudowali? Zbudowali. Od razu dawaj upgrade na drugi. Ładnie to zaczyna wyglądać, jak te wszystkie domki tutaj funkcjonują. Bardzo ładnie. Kurde, warzywa 9. Przydałby się jakiś ogród warzywny jeszcze, wydaje mi się. Jabłka też tak na styk. I z jajkami dobrze wyglądamy. No i nie ma chleba i mięsa. Jagody są zbierane, ale coś tak bardzo opornie. Chata zbieraczy. 3 rodziny są na tym i niby zbierają. Już połowę wyzbierali. Pole jest też obsiewane, więc spoko. Raczej zdążą to zrobić, bo dzisiaj skończy, chyba że będziesz się delektować. Nie, nie ma szans, że dzisiaj skończę. Mam jeszcze jedną neutralną prowincję do przejęcia i dopiero jak będę miał wszystkie prowincje, to muszę infrastrukturę zbudować na taki poziom, żeby produkować broń. Podejrzewam, że Bimbrowice Dolne będą odpowiedzialne za wykucie broni, więc z Bimbrowic Dolnych do głównej prowincji będzie trzeba importować broń, żeby rekrutować dobrze ubranych wojów i dopiero wtedy będę Niemca próbował z mapy wypierdolić. Nie ma szans, że ja to dzisiaj skończę. Może jutro, jak dobrą sesję, nie? Przypierdolimy, może. Ale dzisiaj na pewno nie. Raczej stawiam, że jeszcze tak z dwa dni będą manorlordcy na tym scenariuszu. Chyba, że coś się spierdoli i będzie trzeba od nowa zacząć. Trzeba pogrzebać zmarłych? Co oni gadają?